Witajcie, kochani. W dzisiejszym bardzo krótkim live'ie odpowiem na bardzo często zadawane mi pytanie, a mianowicie, kiedy używać to be, a kiedy to do? Czyli jak mówić o uczuciach, a jak o działaniach? Oraz czy w ogóle można łączyć te dwa czasowniki ze sobą? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli chodzi o czasownik to be oraz to do, to warto pamiętać o trzech sprawach. Albo mówisz, że jesteś w jakimś stanie, w jakimś miejscu i wówczas będziesz używać czasownika to be, albo mówisz, że coś robisz, czyli podejmujesz jakieś działanie. Witaj serdecznie. Cieszę się, że dołączyłaś lub dołączyłeś do tego live'a. Kiedy mówisz o działaniach, będziesz właśnie odnosić się do czasownika do. I trzecia możliwość, o której dzisiaj chciałam krótko opowiedzieć, to mówienie o działaniach, które właśnie trwają, a więc o procesach, które jeszcze się nie skończyły. Podsumowując, masz trzy możliwości. Albo powiesz, że jesteś w jakimś miejscu, na przykład I am in the office, jestem w biurze. No albo powiesz, że coś robisz w tym biurze. Na przykład, I sit in the office every week. Ja siedzę w biurze każdego tygodnia. Lub też I work in the office every week. Ja pracuję w biurze każdego tygodnia. No i wreszcie trzecia możliwość, czyli proces, który jeszcze trwa, proces, który jeszcze się nie skończył, to sytuacja, w której mówisz na przykład I am working. Ja właśnie pracuję. I am sitting in my office. Ja właśnie siedzę w moim biurze. Jak więc widzisz, trzeba bardzo uważać na to, czy jesteś, czy też coś robisz. Są to trzy bardzo proste możliwości. Daj sobie proszę czas, aby je przećwiczyć, aby opanować ten temat, ponieważ mimo, że jest on prosty, to jednak wymaga pewnej praktyki. Mam nadzieję, że pomogłam. Cudownego wieczoru i weekendu dla Ciebie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Bye, bye!